Siema, z tej strony Kubik, zwikam i zapraszam was na kolejny odcinek z sezonów. Liga 8, ale wkrótce już 7, bo mam 9 punktów i aż 6 meczów do końca, a punktów potrzebnych do zdobycia tylko 3, bądź 6, jeśli chcę tytuł ligi, a tak będzie. Gram dzisiaj Arsenalem, trochę się pozmieniało w składzie, przede wszystkim za Mertesakera, którego pace wynosi coś koło 30, wszedł Vermaelen, do pomocy jeszcze Wilshere, i na lewe skrzydło Podolski. Zobaczymy, jak to wszystko zafunkcjonuje. Mam nadzieję, że będzie funkcjonowało to bardzo dobrze. Pierwszy mecz z kim gram? Z Paris Saint-Germain. Nie będzie łatwo. Paris Saint-Germain to drużyna wielu gwiazd i naprawdę szybkich zawodników, także trzeba będzie się postarać, szczególnie w obronie, żeby ich powstrzymać. Jedziemy. Pierwsza sytuacja. Wilshere z daleka. Niezbyt celnie. Kolejna sytuacja, tym razem Arteta. To są sytuacje bramkowe, moim zdaniem. Takie coś po prostu trzeba wykorzystywać. Tym razem Giroud, który przez kibiców Arsenalu nie jest tak do końca lubiany. Nie jest zbyt dobrym napastnikiem, zbyt skutecznym. Ale czasem strzelić potrafi, jak widzieliście przed chwilą. I do przerwy nudne, bo nudne 0-0. Z drugiej strony niewiele sytuacji, z mojej tylko te trzy. A tu już druga połowa, Walcott, trzeba wykorzystywać jego pace, dośrodkowanie i afera. Jedna wielka afera, co tu się dzieje? W końcu dopadł do piłki Cazorla, strzelił na posterunku Sirigu. Tutaj najgroźniejsza sytuacja mojego rywala. W drugiej połowie Lavezzi sam na sam. Nie ma bramki. Kolejna sytuacja, Lukas Kościelny w roli głównej, fauluje Lukasa. Rzut karny. W 62 minucie pierwsza bramka dla PSG, 1-0. Nie za dobrze to wyglądało. Jak na razie gra Arsenalem nie kleiła mi się zupełnie pomimo tych sytuacji. Coś w tej drużynie jest dziwnego. Nie chcą grać tak, jak ja bym sobie życzył. Potem zdecydowałem się na zmiany. Weszły trzy nowe twarze. Rosicki, Chamberlain, Gervinho. Do środku ataku wszedł Podolski i czekałem na efekty, a oto i one. Chamberlain, Rosicki broni Sirigu, ale jest jeszcze Ox. I mamy bramkę w 83 minucie, 1-1. Ta bramka rodziła się w bólach. Naprawdę nie za dobrze szło mi w tym meczu. Na całe szczęście póki co remis. I tak też skończył się ten mecz, 1-1, bez szału. Nie kleiła się ta gra zbytnio. No trudno, zobaczymy, jak mi pójdzie w następnym meczu. Przed następnym meczem dokonałem paru zmian. Podolski na atak od początku, Gervinho na lewą stronę. Zobaczymy, jak tym razem to wszystko zafunkcjonuje i zmieniłem stroje. Może w tym tkwił problem. Jedziemy. Kto moim rywalem? Borussia Dortmund. Całe szczęście nie w domowych strojach, bo wtedy praktycznie nie dałoby się grać. Zaczął Wilshere. Świetny strzał, niestety tylko słupek. Może w trzecim meczu pójdzie mu lepiej. Kolejna sytuacja, tym razem Borussia. Jakim cudem taki piłki łapie szczęsny. Kolejna sytuacja, nad bramką mój rywal. Tutaj Santi Cazorla wybrał się na wycieczkę, ośmieszył obrońców. Santi Cazorla strzela, nie ma bramki. Mogłem spróbować strzelać lewą nogą, wszak to zawodnik, który słabej nogi ma aż 5 gwiazdek. Tutaj kolejne sytuacje Borussia Dortmund. Tutaj fatalne zachowanie obrony, Götze i bramka. Niestety bramka w 45 minucie, bramka na 1-0, kończąca właściwie pierwszą połowę. Zmiana strojów nie pomogła, nadal ta gra się po prostu nie kleiła. Kolejna sytuacja Borussii, Götze ucieka obrońcom, będzie sweaty goal, tak jest, Lewandowski na raty, ale bramka 2-0 dla Borussii. Nie tak wyobrażałem sobie grę Arsenalem.
ale jeszcze 40 minut meczu. Postaram się coś jeszcze zainscenizować tutaj. Żerwinio do Podolskiego. Udało się. W końcu się udało. 2-1, 53 minuta, więc zaraz po stracie bramki praktycznie odrobiłem część strat. Oby tak dalej, oby to był dobry znak. Walcott z prawej strony, świetne podanie do Podolskiego. Podolski, dośrodkowanie Żerwinio, słupek po raz kolejny w tym meczu. Kolejna sytuacja, kolejne dośrodkowanie do piłki, dopadł Arteta. Nie ma bramki. Potem zdecydowałem się na zmiany, bo gra cały czas nie wyglądała tak, jak powinna. Tym razem znowu trzy zmiany. Wrócił Giroud, Rosicki i Ox. A atakuje Borussia. Lewandowski, 100% sytuacja. Nadal 2-1. Świeżo wprowadzony Ox, Rosicki, lewa noga, broni Weidenfeller. Ale mam jeszcze rzut rożny, Rosicki, Vermaelen. Kompletnie pogubili się w kryciu obrońcy Borussii. Na całe szczęście, 85 minuta, 2-2. Drugi mecz, w którym muszę odrabiać straty. Drugi mecz, w którym to się udało. Bo tak skończył się ten mecz, 2-2. Dość szczęśliwie udało się zremisować. I tutaj zagadkowa sytuacja. Mój przeciwnik się rozłączył jeszcze przed końcem. Cutscenek i co się okazało? Zaliczono mi zwycięstwo. Dziwna sytuacja. Nieważne, nie będę się na tym rozwodził. Kolejny mecz, jedna zmiana, Abu Dhabi w pomocy. Może tego właśnie brakuje mojej drużynie, może Abu Dhabi okaże się zbawcą Arsenalu i da mi w końcu upragnione zwycięstwo. Czy tak było? No nie do końca. No ale nie ma co się załamywać, wracamy do ustawienia z pierwszego meczu. Strój domowy, ustawienie identyczne jak w pierwszym meczu, z Giroud od początku na ataku. Może to zafunkcjonuje, przynajmniej mam taką nadzieję, i znowu PSG. Jedziemy, ważne, żeby mocno zacząć mecz, bo poprzednie nie wychodziły mi zbytnio początki. Zawsze musiałem gonić, odrabiać, może tym razem będzie lepiej. Dobra akcja już na początku meczu, ale przecinają zawodnicy PSG. Lavezzi wychodzi sam na sam i w pierwszej akcji meczu tracę bramkę. Arsenal to nie jest moja drużyna, zdecydowanie. Ale ja nie zamierzam się poddawać. Podolski na lewej stronie będzie schodził do środka. Szkoda, że nie jest prawonożny, ale co tam, trzeba uderzać. Broni Sirigu. Z kolei akcja PSG. Lukas. Prawa noga. Broni Szczęsny. Pojedynek bramkarzy jak na razie. Żale Lavezzi. Znowu Szczęsny. Świetne zachowanie bramkarza. To jeszcze żółta kartka dla Vermaelena za faul. Tym razem Giroud. Świetnie minął obrońcę. Lewa noga. Sirigu. Ale mam jeszcze rzut rożny. Czy coś się z tego urodzi? Nie tym razem. Kolejna sytuacja. Podolski. Tym razem lewa noga. Słupek. No nie idzie. Nie idzie. I jeszcze raz. Nie idzie. Abu Dhabi nie uratował sytuacji w poprzednim meczu. Jak na razie sytuacji nie ratują inni zawodnicy, którzy biorą udział w tym meczu, aczkolwiek Giroud... pudło. Kolejna sytuacja, 62 minuta, Santi Cazorla, no w końcu to musi wpaść. Nie wpada. Jedziemy dalej, Walcott, Giroud. Gol, 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 w końcu gol. 67 minuta, Olivier Giroud zdobywa upragnioną bramkę. Na 1-1, już myślałem, że to się dzisiaj nie stanie. 1-1.
A ja bawię się dalej. Podolski. Ma trochę miejsca Podolski. Strzela z lewej nogi fałszem gol. 75. minuta, 2-1. Może to jest ten mecz, w którym uda mi się odczarować ten nieszczęsny Arsenal i uda mi się wygrać. Oby tak było. Kolejna sytuacja. Podolski. Dość powolnie prowadzony ten kontratak, ale jest sporo miejsca. Santi Cazorla strzela bramka, 3-1. 79. minuta, 3-1 i wydaje się, że już nic nie może odebrać mi tego zwycięstwa. Mam nadzieję, że tak będzie. Z kolei PSG, że nie poddaje się. Akcja Menes. Ol. 83. minuta, 3-2 i zrobiło się gorąco, bo to jest jeszcze trochę czasu na zdobycie choćby bramki. Ale na całe szczęście to ja atakowałem. Ox, strzał na wiwat i koniec meczu. Koniec. W końcu udało się wygrać w czwartym meczu Arsenalem. Udało mi się wygrać mecz. Zdobyć 3 bramki i dzięki temu awansować do siódmej ligi, co za chwilę zobaczycie, bo wygrałem jeszcze tytuł ligi 8, co prawda przez błąd gry, przez rozłączenie, ale pomińmy to, zobaczymy jak mi pójdzie w siódmej lidze, kim zagram, to zależy od was, piszcie w komentarzach, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się, cześć!